Witajcie, kochani. Na tym spotkaniu online, które zatytułowałem Wielka Dusza. Można by się od razu zapytać, o jaką wielką duszę chodzi? Czyja wielka dusza? Oczywiście twoja wielka dusza, moja wielka dusza. O niej będziemy mówić, do niej będziemy się dostrajać, o niej będziemy sobie przypominać, ponieważ gdy weszliśmy tu do czasu i przestrzeni, gdy zawęziliśmy naszą świadomość do drobnego doświadczenia, które nazwaliśmy swoim ludzkim życiem, zapomnieliśmy o tej wielkiej duszy, wielkiej istocie, wielkiej wielowymiarowej istocie, którą jesteśmy. Tytuł tego nagrania, tej audycji przyszedł do mnie, gdy kilka dni temu bujałem synka w wózku, tak trochę pogrążony w myślach, i w pewnym momencie przyszła taka świadomość, jakże czymś dużo, dużo, dużo większym jestem, jesteśmy, niż sobie po ludzku w naszych historiach wyobrażamy. Przypomniałem sobie ponownie w doświadczeniu, w olśnieniu, w uczuciu, jak wielkim stworzeniem i twórcą jestem. Nie w oddzieleniu od ciebie, nie w oddzieleniu od kogoś innego, nie jako ktoś wyjątkowy, tylko po prostu przypomniałem sobie prawdę o sobie i patrzyłem na to, co działo się w formie, jako swego rodzaju film, z którym chwilowo się utożsamiłem. I to wszyscy zrobiliśmy, wcielając się tutaj. Utożsamiliśmy się z małym wycinkiem, małym aspektem, nazwijmy to, rzeczywistości, i tak bardzo zagęściliśmy swoją świadomość, że po prostu straciliśmy z pola widzenia, straciliśmy ze świadomości, z odczuwania, z doświadczenia to, kim naprawdę jesteśmy. A jednak to, kim naprawdę jesteśmy, zawsze idzie obok nas, idzie w nas, idzie za nami, idzie nad nami, obejmuje nas. Mógłbyś sobie wyobrazić, że ta wielka dusza, którą jesteś, otacza cię w tej chwili. Albo jest tuż za tobą w tej chwili. Jakkolwiek wyobraźni może to do ciebie przemawiać, jakikolwiek obraz bardziej ci pasuje, i wystarczy tylko jedna decyzja, drobne przesunięcie uwagi, można by to nazwać cofnięcie się o krok, takie ustąpienie z drogi, żeby sobie przypomnieć, żeby wrócić świadomością do pamięci tego, kim jesteś, kim jestem, kim jesteśmy. Jako nieskończona, wolna, duchowa, pełna, doskonała, piękna, cudowna istota, ogarniająca
wszelkie wymiary stworzenia, nie? Ograniczona materią, czasem i przestrzenią. Jeśli chcielibyśmy podać analogię do tego, jak bardzo ograniczyliśmy swoją świadomość, to jeśli, powiedzmy, użyjemy tylko przykładu fizycznego ciała, załóżmy, że fizyczne ciało to jest ta całość ciebie, to zawężenie świadomości, jakie dokonało się poprzez nasze wcielenie tutaj, można by porównać do tego, jakbyś przez chwilę, zamiast myśląc, że jesteś całym tym ciałem, jakbyś był na przykład małą komórką wątroby. I to jeszcze w dodatku oddzieloną od innych komórek wątroby. I w dodatku oddzieloną od komórek serca i innych organów, innych części ciała. I myślisz, że jesteś tą małą komórką wątroby i że to jest wszystko, co jest. Ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami ta mała komóreczka zapomniała, że jest połączona, że jest częścią większej całości. To coś takiego się zadziało w utożsamieniu twoim, moim z cielesną rzeczywistością, z ciałem, z tożsamością, z zawodem, z pochodzeniem, z rodem, z rodziną, z całą swoją historią. To wszystko, co zrobiliśmy, wcielając się tutaj. Właśnie tak zamyśliliśmy swoją świadomość. Tak bardzo zapomnieliśmy, że jesteśmy czymś dużo, dużo większym, że jesteśmy tym, tą wielką duszą, tą wielką istotą, tą potężną, niesamowitą, piękną, cudowną istotą. I zamyśliliśmy świadomość swoją do takiej małej cząsteczki, takiego małego ja. I nazywamy to sobą. Czyż to nie zmienia perspektywy? Spoglądania na samego siebie, tego, co jest możliwe, jeśli ty ze swoim całym podejściem, ze swoimi przekonaniami, ze swoją historią, ze swoim wyobrażeniem na swój temat, na temat świata, jesteś wobec duszy jak ta mała komórka wątroby wobec ciała z miliardami, miliardami komórek, to zobacz, jakże to jest niezwykle, niezwykłe zapomnienie i oddalenie się od tego, co nazwalibyśmy całością, tego, czym jesteśmy. I co więcej, to wydaje się tak prawdziwe. Wydaje się, że tym absolutnie jesteśmy. Wydaje się, że ta historia jest tak prawdziwa, że ten film, ta gra, w którą gramy w czasie i przestrzeni, jest tak prawdziwa. I wiesz co? Nie ma nic złego w tym, że zdecydowaliśmy się zagrać w tę grę, ponieważ to ta wielka dusza zdecydowała się zawęzić swoją uwagę do chwilowego doświadczenia w czasie i przestrzeni. Nic złego się nie stało, nie zgrzeszyliśmy, nie zrobiliśmy nic złego. Nawet w naszym zapomnieniu o naszej wielowymiarowej istocie, o naszej duchowej rzeczywistości, nic się nie stało. Po prostu chcieliśmy przeżyć doświadczenie maksymalnego zagęszczenia, maksymalnego ograniczenia, ze wszystkimi jego konsekwencjami. Ale zobacz, jeżeli w tym maksymalnym zagęszczeniu, ze wszystkimi jego konsekwencjami jesteśmy w stanie odkryć swoją pełnię, przypomnieć sobie swoją pełnię i nawet świecić swoją pełnią w samym środku tego zagęszczenia, to czyż
nawet to, spójrzmy na to, czyż nawet to nie byłoby wzbogaceniem doświadczenia duszy, która zna tylko pełnię, zna tylko wszystkość, zna tylko doskonałość, zna tylko ducha, ale nie zna ograniczenia. Czyż nie byłoby to swego rodzaju jeszcze poszerzeniem rozszerzeniem mocy tworzenia i miłości i wolności, żeby po stworzeniu, wymyśleniu iluzji oddzielenia, ograniczenia, wprowadzić do, w samym środku tego ograniczenia, do samej tej iluzji oddzielenia i zagęszczenia, wprowadzić światło i świecić tą miłością już nie tylko z oddali, nie tylko z pełni ducha, ale w samym środku gęstości materii, przemieniając materię w taki sposób, że duch i materia przestają być rozróżnialne. Można powiedzieć, ale po co takie doświadczenie? Po co się ograniczać? Tak, kiedyś też myślałem, że to bez sensu. Nawet nauczałem tego w ten sposób. Po co ograniczona, nieograniczona dusza miałaby się ograniczać, tak? Ale czyż to nie byłoby ograniczeniem, gdybyś powiedział, nie, nieograniczona dusza nie może pomyśleć ograniczonej myśli. Nie, nieograniczona dusza jest tak doskonała, tak nieograniczona, że ona absolutnie, nie może pomyśleć o czymś takim jak gęstość, materia. Nie. Ona jest tak doskonała, tak nieograniczona, tak wolna, że nie, tego nie może. Czyż to nie byłoby samo w sobie ograniczeniem wolności? A więc nawet jeśli użyliśmy wolności do tego, żeby się zniewolić, to czyż jeszcze nie doświadczamy jeszcze większej głębi słodyczy naszej boskości, gdy sam środek tego zniewolenia, tego zagęszczenia wprowadzamy pamięć naszej boskości. Także mamy pełną świadomość, że nie jesteśmy oddzieleni od Stwórcy ani stworzenia, i że nie ma miejsca ani czasu, gdzie nie ma światła, gdzie nie ma miłości, gdzie nie ma prawdy tego, czym jesteśmy. Tak? Już nie jesteśmy tylko w tym sensie duchową istotą, która patrzy z dystansu albo która nie ma doświadczenia czegoś innego niż ten duch. Ale jesteśmy istotą, która była na tyle odważna, żeby pozwolić sobie na to doświadczenie samoograniczenia, żeby nawet tu, w pewnym momencie tej gry, przypomnieć sobie, że jest doskonała, że jest wielką duszą. Tak? To był pewien eksperyment myślowy, to było doświadczenie. Chcieliśmy spróbować, tak jak małe dziecko dokazuje i próbuje zabawić się, nie wiem, rzucając kamieniami, czy robiąc coś, robiąc jakiegoś psikusa. Zrobiliśmy sobie psikusa. Jakby to było być czymś innym niż wszystko, niż pełnia, pomyśleliśmy. I z tego wziął się świat, z tego wziął się nasz materialny świat, z tego wzięła się cała nasza historia. No i zapomnieliśmy się w tym dowcipie. Zapomnieliśmy się roześmiać z własnego dowcipu. Wzięliśmy go na poważnie i wzięliśmy siebie na poważnie i utknęliśmy tu rzekomo na wiele miliardów lat, co dla wieczności jest niczym. W wieczności nie ma czasu, a więc w każdej chwili możemy powrócić do pamięci tej wielkiej duszy, którą jesteśmy. Ah.
Wow. Gdy przyglądamy się oświeceniu, można powiedzieć, że pierwszym etapem, którego dotknęło wielu mistrzów, wielu nauczycieli, ale wielu również nie poszło dalej, było przypomnienie sobie, że jesteśmy tym obserwatorem, tą wieczną ciszą, tym spokojem, tym duchem poza materią. To było takim zdystansowaniem się i rozpoznaniem, że iluzja jest iluzją, rozpoznaniem nierzeczywistości świata. I wielu myślało, lub nadal tych, wielu tych, którzy uważa się za oświeconych, nadal uważa, że to jest koniec drogi, że to jest to ostateczne oświecenie. Ale to jest dopiero początek, lub pierwszy etap, lub pewien rodzaj doświadczenia, przypomnienia, że nie jesteśmy tym ograniczeniem. To jest tak, jak przypominasz sobie o tym czasem w snach, czasem po śmierci. Po prostu dystansujesz się od ograniczenia, przypominasz sobie swoją nieograniczoność. Ale potem zwykle znowu wpadasz tu, po nocnym śnie czy po śmierci, z powrotem wpadasz w ciało, wpadasz w nauk myślenia, że musisz dalej grać w tę grę, dlatego że nie zostało coś dopełnione, tak? To jest ten, nazwijmy to, drugi etap oświecenia, czy też ten pogłębiony etap oświecenia, czy też to o co tak naprawdę chodzi. Czyli po tym przypomnieniu, że jestem tym świadkiem, tym obserwatorem, tym nieograniczonym duchem, który patrzy na ten film, jeszcze jest jeden krok. Krok, którym jest włączenie tego wszystkiego, co wytworzyłem, także obserwator staje się również uczestnikiem, ale już nie jest tożsamy z grą, już się nie daje nabrać na grę, ale potrafi się nią bawić, potrafi ją obracać na wszelkie możliwe strony, potrafi się nią bawić, potrafi się nią cieszyć, staje się mistrzem formy, staje się i wie, że nie jest ograniczony do formy, wie, że jest wielowymiarową istotą, ale nie patrzy tylko z dystansu jako świadek i obserwator, jest zarówno świadkiem i obserwatorem, jak i uczestnikiem, twórcą i doświadczającym. Jest Bogiem i stworzeniem. Jest twórcą i tym, co jest tworzone. Można powiedzieć, że światło, którego doświadcza przez taką swego rodzaju ucieczkę od ciała, czy zdystansowanie się od ciała, które wielu uważa za ten właśnie ostateczny etap oświecenia, który jest dopiero początkiem, czy też pewnym etapem. Po tym doświadczeniu jest jeszcze jedno. Zstąpienie światła, czy też objęcie światłem tego, co wytworzyliśmy jako iluzję oddzielenia. I w tym faktycznie oddzielenie się kończy. Ja już nie jestem obserwatorem jakiejś gry gdzieś tam, która mnie nie dotyka. Jestem czymś więcej niż to. Jestem tym, który obejmuje również z całą miłością tą grę. I jestem tym, który może w samym środku tej gry
doskonale komunikować słowo, doskonale komunikować ducha, nawet w świecie materii, nawet w świecie czasu. I tu, w tym wstąpieniu światła do ciemności, w wstąpieniu nieba na ziemię, dokonuje się połączenie ducha z materią, Boga ze stworzeniem. Nazwijmy to również tak, powiedzmy to tak, światła z ciemnością. Światło już się nie oddziela od ciemności. Światło już nie mówi, jestem czymś lepszym. Światło już nie patrzy sobie na ciemność z dystansu. Światło w tym samym punkcie, w którym jest ciemność, okazuje się, że jest jednym. Nie ma oddzielenia. Nie ma już oceny na coś dobrego, złego, ciemnego, światłego. Jest tylko jedno. To jest całkowicie nie do pojęcia dla ludzkiego umysłu pogrążonego w dualistycznym sposobie myślenia i zapętlonego w swoich własnych myślach. A jednak to doświadczenie jest dostępne dla każdego z nas, ponieważ przyszliśmy z pamięcią domu, tak to nazwijmy, naszej duchowej natury, duchowej rzeczywistości, prawdy tego, czym jesteśmy. Przyszliśmy tutaj. Zapomnieliśmy na chwilę, zawęziliśmy się, nie wiedzieliśmy, nie pamiętaliśmy, że jesteśmy tą wielką duszą. I teraz, gdy sobie przypominamy, gdy już wiemy, jedna tendencja byłoby, ok, uciec, wspaniale, super, przypomniałem sobie, spieprzam stąd, już wiem, że nie jestem tym małym ja. Ale to wszystko robiliśmy również umierając. I dlatego wracaliśmy też tutaj, bo uciekaliśmy od siebie. A teraz proponuję ci drogę nie uciekania, tylko obejmowania, tak doskonałego objęcia każdego aspektu swojego życia, tak całkowitego nieosądzania każdego aspektu swojego życia, tak całkowitego ukochania każdego aspektu swojego życia, że możesz doświadczyć w samym środku najbardziej prozaicznych rzeczy, które robisz, że Bóg i ty to jedno, że niebo i ziemia to jedno, że nie ma oddzielenia. Tak? Nie doświadczysz tego tylko gdzieś w zaświatach, tylko gdzieś w mistycznym doświadczeniu, gdzieś poza ciałem, gdzieś po śmierci, gdzieś w jakiejś transcendencji, ale możesz tego doświadczyć dokładnie tu, gdzie jesteś, ponieważ tu, gdzie jesteś, tu i teraz jest jedynym miejscem, jedynym czasem, jakie jest. A więc wielka duszo, umiłowany bracie, siostro, przyjacielu, być może nastał już czas, żeby pamiętać i nie tylko pamiętać od czasu do czasu, nie tylko pamiętać w chwilach uniesienia, ale być tą pamięcią w codzienności. I to nie jest trudne, to jest kwestia decyzji. Czego chcę? Czy chcę przeżywać życie jak ta mała mróweczka, która pędzi jak światło świeci, gdy się kamień podniesie i wszystkie mróweczki się rozbiegają w obawie przed światłem? Czy chce się tak obawiać światła i pędzić z tym swoim małym tobołkiem myśli, które ciągnę ze sobą po czasie i przestrzeni, wierząc, że to jest moje życie, czy też zdecyduje się żyć już tu, już teraz,
w pełni świadomości, że jestem wielką duszą. A wielka dusza to nie jest też coś rozmiarowo wielkiego, coś lepszego od czegoś gorszego czy mniejszego. Wielka oznacza pełna, to mam na myśli przez wielka, oznacza całkowita, oznacza pamiętająca, kim jest. Oznaczająca to, że jest czymś więcej niż tym małym aspektem zawężonej świadomości. Przypomnijmy, nie ma nic złego w zawężeniu swojej świadomości. To było tylko doświadczenie. Nie chodzi o to, żeby się winić, że to zrobiliśmy. Możemy wziąć za to odpowiedzialność, tak? Chciałem tego doświadczenia. Mogę dalej je rozgrywać, mogę dalej wierzyć, że ja jako aktor w tym filmie jestem tym aktorem i jestem tą historią, jestem tymi myślami, albo mogę wybrać inaczej. I częścią tej naszej podróży wygląda na to, ponieważ żeśmy tyle sobie tych programów naładowali, wymyślili, przekonań, jest puszczanie tych programów, jest uwolnienie od nich, jest poluzowanie. I to może się zadziać natychmiastowo poprzez zwykłe przypomnienie wielkiej duszy, którą jesteśmy, ale czasem zajmuje to trochę czasu. I wydaje się, że między innymi po to tu jesteśmy. Tak, to jest częścią naszej przygody przypominania sobie naszej wielkości. Zwrócenie uwagi na programy, jakie jeszcze w nieświadomości rządzą naszymi zachowaniami i gdy już sobie je uświadamiamy, możemy je puścić. Podam Ci przykład z mojego własnego życia. Weźmy na to z dzisiejszego dnia, tak? Jesteśmy w tej chwili w wynajętym domku w Karkonoszach. I dzisiaj rano przyjechała śmieciara po śmieci i zdałem sobie sprawę, że nie wyniosłem śmieci, zmieszanych śmieci do kubła. Nie doniosłem tam jakiejś części tych śmieci, które były w domu, a ta śmieciarka przyjeżdża tylko raz chyba na 2 tygodnie. No i tak w pierwszym momencie trochę się zdenerwowałem, tak? No pojechała sobie i kurczę, tak wcześnie rano przyjechała i taki, to był niuans, to nie był jakiś wielki gniew czy lęk czy coś takiego, ale coś było, było jakieś takie zaniepokojenie. A ponieważ jestem wyczulony na to, żeby patrzeć na własną nieświadomość, by nie uciekać od żadnych nieświadomych wzorców, które gdzieś jeszcze kryją się pod dywanem, gdzieś w nieświadomości, rządzą moimi zachowaniami, więc od razu spojrzałem na to, co ja takiego wierzę, dlaczego mnie to zaniepokoiło, przecież to nie jest żaden problem, żaden problem, tak, żeby sobie pojechała śmieciara śmieci, wyniosę później, będą dłużej stał, nieważne, to nie ma żadnego znaczenia. A jednak pojawił się jakiś taki schemat zachowania i spojrzałem sobie na to, wniknąłem głębiej i zobaczyłem, że gdzieś za tym krył się jeszcze jakiś wzorzec winy. Także jestem, że nie zrobiłem czegoś dobrze, tak jak powinienem był zrobić. Poczucie winy. I uświadomienie sobie tego już samo w sobie było uzdrawiające. Wina w połączeniu z lękiem jest, można powiedzieć, tym głównym wzorcem trzymającym nas w matriksie czasu i przestrzeni. Oczywiście są różne wzorce, podwzorce, różne przekonania, ale,
Ach, to wina, czasami mówię, tak? Ach, to wina. W momencie, kiedy puszczamy naprawdę winę, naprawdę uświadamiamy sobie, jak bardzo czuliśmy się winni, jak bardzo robiliśmy wiele rzeczy z powinności wobec systemu, wobec najbliższych, wobec samych siebie, chcąc uznania, chcąc aprobaty, chcąc miłości i tak dalej. Czy uświadamiamy sobie, że nawet w takich pozytywnych zachowaniach, pozornie pozytywnych, że to wszystko było podszyte winą, jak sobie to uświadamiamy, to jest to pierwszy krok do uzdrowienia. I jest to niezwykły krok, ponieważ to już jest, w tym się przebudowuje cała matryca czasoprzestrzeni, która była oparta na winie. Na winie albo własnej, albo wyprojektowanej na kogoś innego, ale zawsze była jakaś wina. Zawsze ktoś był winny. A teraz uświadomienie sobie, że nie jestem winny. Nic się nie stało. Jest niezwykłym doświadczeniem łaski, uwolnienia od programu ograniczenia w matriksie czasoprzestrzeni. Ponieważ gdy przypominamy sobie, że naprawdę nic się nie stało, że naprawdę jesteśmy bezgrzeszni, że naprawdę to była tylko gra, to było tylko doświadczenie, małe doświadczenie. Ta cała zabawa w czasoprzestrzeń, ta cała zabawa w tę historię, ta cała zabawa w te programy. Nic się nie stało, nic złego nie zrobiłeś. Sobie to uświadamiasz, jesteś wolny. Przypominasz sobie, że już jesteś w domu, że już jesteś w niebie, że to jest teraz i że to jest tutaj. Tak, ale chodzi o to, żeby to nie było tylko koncepcją, tak? Dlatego jest ważne uświadomienie sobie tych przeszkód na drodze do świadomości obecności miłości. Uświadomienie sobie przeszkody jest natychmiast rzuceniem światła na tą przeszkodę i natychmiast ona jest rozbrojona. Tak jak się to stało dzisiaj w moim przypadku. A więc w pewnym sensie taka czujność jest wymagana, jest potrzebna, jest przyspieszająca proces transformacji. Nie? Ponieważ gdy jesteś czujny na to, co zakopałeś w swojej nieświadomości i pozwalasz temu się wydobyć i nie obwiniasz siebie ani innych za to, że to się wydobywa. Po prostu widzisz, aha, znowu w coś uwierzyłem, aha, znowu coś się pojawia. No super, mogę na to spojrzeć, świetnie. Niech światło oświeci całą moją nieświadomość, nie będę się ukrywał. Proszę bardzo, to jestem. Wtedy wielka dusza, którą jesteś, może świecić swoim światłem. Na tego małego awatarka, tak, na to tego aktora na scenie, na to dziecko bojące się, mówiąc mu, jest okej, nie ma się czego bać, wszystko jest w porządku, nic złego nie zrobiłeś, to była tylko gra, tak, przypomnij sobie. To robimy teraz. Przypominamy sobie tę wielką duszę, którą jesteśmy. Jeszcze inną analogię podam. Jeśli wyobrazisz sobie, że ta wielka dusza to słońce. Słońce, które świeci nieustannie swoją promiennością na wszystkich i wszystko, a ten mały awatarek, ciało, umysł, którym uwierzyłeś, że jesteś, to jest chmurka, mała chmurka. Jesteś pogrążony w myślach o przetrwaniu, o tym, co masz zrobić, tak, jakie rachunki musisz zapłacić, z kim musisz tu uregulować coś, komu jesteś coś winien, kto ci coś zrobił, kogo trzeba osądzić, kto osądził ciebie, czyli przeżywasz to życie w czasoprzestrzeni, w swoich myślach, jesteś w takiej chmurze, chmurze myśli. Jednak ta chmura
nie może nic zrobić Słońcu. To jest po prostu chmurka dla Słońca, która nie zmienia promienności Słońca, nie zmienia promienności wielkiej duszy, którą jesteś. A więc w każdej chwili, gdy jesteś w tej chmurze myśli, możesz zatrzymać się i przypomnieć sobie Słońce, którym jesteś, wielką duszę, którą jesteś, wielką, wielowymiarową istotę, którą jesteś, cudowną, piękną istotę, którą jesteś, tu i teraz. Możesz się wyrwać z tego snu, snu bycia w tej chmurze myślowej. Tak, i najpierw wyrywasz się ze snu, przypominasz sobie, że jesteś Słońcem i z Twojego serca to Słońce promienieje na cały świat i teraz to Słońce rozprasza tę chmurę, rozświetla również ten ciało umysł do tego stopnia, że możesz chodzić po tym świecie, stąpać po kamieniach, po drodze, po jezdni, po chodniku, jako przebudzony, jako oświecony, jako mistrz, jako doskonała dusza, pamiętając, kim jesteś, używając jeszcze przez chwilę tego ciała do komunikowania miłości, do komunikowania doskonałego przesłania, doskonałej miłości. A robisz to w bardzo prosty sposób, przyzwalając, aby ta dusza wyszła naprzód. Chmura się wycofuje albo gdzieś się rozprasza i to Słońce idzie naprzód, to Słońce zaczyna świecić, to Słońce, ta promienność wewnętrzna, ta dusza, którą jesteś, zaczyna świecić, zaczyna żyć tym życiem poprzez ciebie i jako ty. Zaczyna poruszać twoimi dłońmi, twoimi ustami, twoimi nogami. I o to chodzisz, oświecony. I twoje oświecenie nie jest jakąś koncepcją, nie jest jak czymś wydumanym, nie jest czymś, co absolutnie broni swojego statusu i mówi, nie, ja już jestem taki świetlisty, że ja już nie mogę żadnej ciemności doświadczać i w ogóle dlaczego te niepokoje, nie, ja żadnych niepokojów już nie doświadczam, albo jak już doświadczyłem, to kurczę, znowu czuję się winny, nie. Cokolwiek się pojawia, możesz przyjąć na klatę. Możesz wziąć na klatę, ponieważ wiesz, że miłość obejmuje wszystko. A ty jesteś tą miłością, ty jesteś tą wielką duszą. Ty jesteś tą boskością, która może objąć każdą ciemność. Każdą ciemność. I gdy wpierw stajesz się przykładem tego w swoim życiu, obejmujesz każdą ciemność w swoim życiu i rozświetlasz ją swoim światłem, jakimś przykładem stajesz się dla świata. Że to faktycznie jest możliwe, że faktycznie nie jesteśmy ograniczeni materią, nie jesteśmy ograniczeni naszymi wzorcami, ponieważ to dusza żyje poprzez ciebie i pokazuje innym, że mogą sobie przypomnieć wielką duszę, którą są. Dziękuję, kochani. Dziękuję za tę okazję do spotkania w duszy. Do komunikowania się w prawdzie, w świetle. Gdy komunikujemy się w prawdzie, w świetle, gdy czujesz to, co mówię i rezonuje to z tobą i czujesz, że to jest twoje, to ta komunikacja jest pełna. Nasze dusze się przenikają, jest okazuje się, kurczę, to jest jedno, jesteśmy jednym. W tym wielkim kalejdoskopie różnorodności możemy się bawić, włączając naszą unikalność, włączając nasze talenty, włączając to, jak się tutaj skonfigurowaliśmy, ale jednocześnie pamiętając naszą jedność. Pamiętając, że jesteśmy nieograniczeni.
Możemy patrzeć na wszystko, co się dzieje, na wszystkie zdarzenia w tym świecie, na wszystkie polityczne rzeczy, które się dzieją, na wszystkie dramaty, które się rozgrywają w świecie, tym zewnętrznym, tym tak zwanym wielkim świecie i naszym osobistym. I możemy patrzeć na to, jakbyśmy byli ponad polem bitwy. Jakbyśmy widzieli, że to jest tylko film. Nie musimy w nim uczestniczyć, nie musimy się trzymać niczego tutaj, nie musimy niczego tutaj naprawiać. Nie musimy nikogo zmieniać nawet. Wyjście ponad pole bitwy, stanięcie w swoim słońcu, w swojej promienności, w swojej duszy, jest już wstąpieniem na nową ziemię, jest już kroczeniem na nowej ziemi, po nowej ziemi, i w ten sposób dajesz sygnał tym, którzy są na to gotowi, że mogą się do ciebie przyłączyć. I oto sobie przypominamy siebie nawzajem, oto widzimy siebie nawzajem. Już nie widzimy tego starego świata, widzimy nowy świat, widzimy nową ziemię. Widzimy światło, ale nie odrzucając nic, ponieważ włączyliśmy swoją ciemność w sobie. Poczuliśmy wszystko, co odrzucaliśmy w sobie. I dzięki temu możemy w pełni odwagi, mocy kroczyć po tym świecie, nie bojąc się, że ktoś nam coś zrobi. Bo przekroczyliśmy w ten sposób świat. Wpierw dokochując wszystkie aspekty ciemności w samym sobie. Także już, gdy już wiemy, że ciemność nie może nas dotknąć, że nie jest czymś, co może nas zniewolić, gdy wychodzimy ponad to poprzez objęcie tego, ukochanie tego, pełną akceptację, wtedy stajemy się tak jasnym promieniem, tak jasnym światłem, którego ten świat wyczekuje, za którym tęskni. Widzisz, nie zrobiliśmy tego, nie robimy tego przez odrzucenie. Robimy to poprzez przemianę, poprzez objęcie, akceptację, pełne poczucie wszystkiego, co w sobie odrzucaliśmy. Gdy w sobie wszystko poczuliśmy, objęliśmy wszystko, nie ma nic, czego nie moglibyśmy wziąć na klatę. Nie ma się przed czym bronić, nie ma żadnych koncepcji, których się trzymamy. Jesteśmy światłością i ciemnością zarazem w jednym. Nie ma żadnej ciemności, która może dotknąć naszego światła, bo już objęliśmy naszą ciemność. I taką pochodnią wtedy się stajesz, takim światłem się stajesz, budząc tych, którzy są na to gotowi. A jednocześnie zostawiając tym, którzy nie są na to gotowi, ich grę, żeby grali w nią tak długo, jak chcą. Nie musisz nikogo zmieniać. To jest ich wybór. Ty masz zająć się sobą, ja mam zająć się sobą. To jest też częścią puszczania winy, że nie jesteśmy nic nikomu winni, gdy zajmujemy się sobą, przypominamy sobie tą wewnętrzną promienę, że mamy po prostu o tym pamiętać, pamiętać, kim jesteśmy. Wtedy przypominamy każdemu, że może zrobić to samo. Nie jest nic nikomu winien. Ma tylko przypomnieć sobie, kim jest, że jest wielką duszą i ma świecić całą swoją wielkością, całą swoją wspaniałością, w samym środku swojego snu. Co za radość, co za niezwykła przygoda. A więc dziękuję wam, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za to, że budzicie się, że podejmujecie decyzję, by po prostu
świecić, by po prostu być sobą. Dziękuję za to, że możemy tańczyć razem w tym pamiętaniu, kim jesteśmy. Już nie w nauczaniu siebie nawzajem, nie w poprawianiu siebie nawzajem, tylko w cieszeniu się swoją obecnością, swoim światłem, swoją radością. Dziękuję Wam, kochani, za to spotkanie. Chciałbym Was jeszcze zaprosić na webinary, które będę prowadził 13 i 14 lutego 2021 roku, zatytułowane Przebudzone serce, uwolniony umysł. To jest drugie spotkanie z cyklu Droga urzeczywistnienia, które w tym roku będzie się składało z 12 spotkań comiesięcznych. Można wziąć udział tylko w tym spotkaniu Przebudzone serce, uwolniony umysł jako odrębnym, indywidualnym spotkaniu, albo można też wziąć udział w całym cyklu, jakkolwiek chcesz, jakkolwiek poczujesz, jeśli poczujesz. Wszelkie informacje możesz znaleźć na stronie niebonaziemi.org. Serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego i świeć. Świećmy. Dziękuję. Dziękuję, kochany. Dziękuję, kochana wielka duszo, którą jesteś i którą widzę. Puszczę jeszcze na chwilę muzykę głośniej i możemy przy tej muzyce jeszcze poświecić przez chwilę razem, łącząc się w świetle, w pamiętaniu, w miłości. Dziękuję.